W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj uroczyście ogłosiliście tutaj przy Zielonym Mostku w Opolu 11. edycję konkursu na najlepszą przestrzeń województwa opolskiego. To taka pojemna formuła. Co to znaczy najlepsza przestrzeń? To szerokie pojęcie. 11. edycja, nie przez przypadek wystartowaliśmy w przestrzeni. Nie konferencja w czterech ścianach, tylko właśnie w przestrzeni, tutaj niedaleko, na tych bulwarach nad Młynówką, to autorski pomysł marszałka, żeby o przestrzeni mówić w przestrzeni i zainaugurowaliśmy 11. edycję konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną. Najlepszą, czyli? Najlepsza przestrzeń, no szanowni państwo, to jest przestrzeń, która jest przede wszystkim przyjazna mieszkańcom. Żyjemy w określonym otoczeniu. I kluczem do zaspokajania potrzeb mieszkańców jest to, żeby im się czy w Brzegu, czy w Kędzierzynie, czy w Opolu żyło wygodnie, żeby było zielono, żeby było przyjemnie, żeby była ta przestrzeń dostępna dla wszystkich mieszkańców, również tych niepełnosprawnych. Czyli te kryteria różne bardzo. Także te kryteria są bardzo różne, bo dobra przestrzeń to też wspaniały park z ładnymi alejkami, z miejscami do wypoczynku. Także to naprawdę szerokie pojęcie, a tak naprawdę ta przestrzeń publiczna to jest coś, co jest dostępne dla mieszkańców, to jest kryterium. Kryterium przestrzenne, bo to wszystko, co nas otacza. Te bulwary to chyba nieprzypadkowo, bo z tego, co pamiętam, one też zostały nagrodzone w jednej z poprzednich edycji. Tak, faktem jest. Bulwary nadodrzańskie zostały nagrodzone. Ja tu widzę książeczkę tak, z pełnym zestawem. Mamy wydane, tak? Właśnie w tamtym roku mieliśmy dziesięciolecie, wydaliśmy takie podsumowanie. Bulwary nadodrzańskie zyskały nagrodę główną w 2012 roku, bezsprzecznie. Ta przestrzeń publiczna, ona zmieniła oblicze Opola. Opole otworzyło się wtedy na Odrze. Ta przestrzeń właśnie, ta dobra przestrzeń publiczna to też nadanie takim troszeczkę zdegradowanym miejscom, jak ta Młynówka troszeczkę wcześniej, te bulwary na całkiem nowej funkcji, gdzie stały się one miejscem integracji. Zostały zrewitalizowane, to tak, prawda. Ale te miejsca dziś przyciągają ludzi. Kiedyś tam nie było ludzi, nikt przecież po tych chaszczach, krzakach nie chodził, a dziś jest to miejsce spacerów, rekreacji i wszystkich innych aktywności mieszkańców Opola, bo przecież służą również przecież do sportu te miejsca. Panie dyrektorze, tu jest kilka kategorii, prawda? Tak. Generalnie mamy w tym roku dwie zasadnicze kategorie, analogicznie jak w roku ubiegłym. Czyli? Tak, pierwsza to jest przestrzeń publiczna, a czyli drugie... Czyli to, co jest na zewnątrz. To, co jest na zewnątrz. A drugie, to pojawiło się w tamtym roku, to obiekt użyteczności publicznej. Mieliśmy takie sytuacje we wcześniejszych latach, że zgłaszano nam realizacje, które de facto no, były obiektami, nie były przestrzenią, prawda? Dlatego też stworzyliśmy tą kategorię obiekt, więc jak ktoś będzie chciał zgłosić na przykład kino, prawda, amfiteatr, czy też inny budynek użyteczności. Zrewitalizowaną bibliotekę. Zrewitalizowaną bibliotekę, to jak najbardziej jest taka możliwość. A propos biblioteki, wyróżnienie dostała w tamtym roku Biblioteka w Brzegu. I jest trzecia w tym roku kategoria. Zupełnie nowa. Może to nie jest do końca kategoria, bo kategorie mamy dwie, ale mamy taką, żeby... Bo mamy przecież ważny jubileusz, 15-lecie Unii Europejskiej i chcemy pokazać, zresztą to wszyscy widzą, że przez te 15 lat bardzo wiele się dzięki wsparciu z środków unijnych u nas w regionie zmieniło. Przecież najlepiej wydajemy środki unijne w całej Polsce. I przynajmniej najszybciej. Najszybciej, ale... Jesteśmy w tym naprawdę dobrzy, jako województwo polskie i to widać na ulicach naszych miast i chcieliśmy nagrodzić akurat tą przestrzeń, która była finansowana ze środków europejskich, ale w tym przypadku to nie jury będzie wybierać tą najlepszą przestrzeń, tylko pytamy się o głos mieszkańców. I to czyli swego rodzaju plebiscyt, tak? Tak, to będzie taki plebiscyt internetowy i to mieszkańcy poprzez swoją aktywność w internecie będą mogli powiedzieć, to jest dla nas najlepsze. A panie dyrektorze, kto może zgłaszać tutaj te realizacje do konkursu w tych dwóch kategoriach? Samorządy, zwykli ludzie? Tak, głównie
prym wiodą samorządy terytorialne, gminy, powiaty i tak dalej. Jak najbardziej chcą się pochwalić, robią i bardzo dobrze. Kolejną mogą być to również inne organizacje, które działają na rzecz naszego społeczeństwa, więc stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego, mówiąc dosyć ogólnie, oraz też inwestorzy. Także jeśli jest inwestor prywatny, który chciałby wystartować w naszym konkursie, to jak najbardziej jest to możliwe. Tylko ta przestrzeń, którą oferuje, którą zgłasza do konkursu, musi być dostępna publicznie dla szerokiego grona społeczeństwa. Nawet jeżeli prywatnie zrobiona. Tak, dokładnie. Oraz ostatnia grupa, to mamy w składzie jury doskonałych architektów i ich samorządy, czy to Stowarzyszenia Architektów, czy też Urbanistów, mogą takiego zgłoszenia dokonać, lecz prym wiodą samorządy. Mamy do tej pory, dotychczasowych edycji, prawie 200 zgłoszonych realizacji, a ponad 50 zostało w jakiś sposób nagrodzonych, wyróżnionych. Do kiedy można zgłaszać? To jest ważna data, to jest 18 sierpnia. Jest sporo czasu, jest cały lipiec i kawałek sierpnia. Jeszcze raz powtarzam, 18 sierpnia zgłaszamy. Wszyscy, którzy chcą zgłosić nam jakiś projekt, prosimy do 18 sierpnia. Czekamy elektronicznie, pocztą oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Halera. Czyli wszystkie trzy możliwe drogi. Wszystkie drogi, jesteśmy otwarci. I potem co, jak pozbieracie zgłoszenia, siada komisja konkursowa? Tak, marszałek powołuje komisję konkursową. I tak, w skład komisji wchodzą, tak jak powiedziałem, eksperci, architekci, urbaniści. To jest naprawdę, jeśli chodzi o województwo, o Polskę, osoby bardzo doświadczone, profesjonalne, ale też jest czynnik społeczny, bo zwykle zapraszamy do komisji też kogoś z radnych. Komisji przewodniczy pan marszałek Szymon Ogłaza, jest przewodniczącym tej komisji. Odpowiada za infrastrukturę, więc to niejako jego działka, mówiąc obrazowo. No i komisja zabiera się do pracy, a analizuje te dokumenty, które przyszły, ale przede wszystkim dokonujemy objazdu tych wszystkich zgłoszonych realizacji. To nie jest tak, że my to wszystko robimy, komisja z zabiórka, tylko my każdą tą lokalizację oglądamy, widzimy z bliska, widzimy też, jak ona się wpisuje w życie danej miejscowości, miasta, czy mieszkańcy z niej korzystają. To naprawdę jest bardzo istotne, oceniając przestrzeń publiczną, bo ona jest przecież dla mieszkańców. A kiedy poznamy wyniki? Wyniki poznamy na początku października. Wyniki podsumowanie będzie w październiku, ale bardzo istotna informacja dla mieszkańców we wrześniu. Dwa tygodnie września to będzie czas dla mieszkańców. Chcemy wtedy poznać ich zdanie, to będzie czas na głosowanie internautów. Ale na tą europrzestrzeń? I na europrzestrzeń. Internauci będą głosować w trzech kategoriach. Na najlepszą przestrzeń publiczną, na obiekt i na europrzestrzeń. A na ile komisja konkursowa będzie brała pod uwagę te opinie Opola? Znaczy nie. I to jest generalnie, mamy nagrody od społeczeństwa, od internautów i mamy eksperckie nagrody od komisji. Na takiej zasadzie, że idziemy troszeczkę dwutorowo. Zapraszamy na naszą stronę internetową przestrzeń.opolskie.pl. Tam są wszystkie informacje na temat konkursu, regulaminy, dokumenty, ale dopiero we wrześniu zostanie tam uruchomiony formularz konkursowy i będzie można włączyć się do naszego konkursu w ten sposób. To panie dyrektorze, jeszcze w tej rundzie ostatnie pytanie. Są jakieś nagrody dla tych wyróżnionych przestrzeni realizacji? Tak. Nagrodą przede wszystkim jest prestiż. Nagrody mają charakter honorowy. To musimy sobie powiedzieć na wstępie. My ze swojej strony, marszałek, chcę wyróżnić te najlepsze realizacje. Chcę pokazać, słuchajcie, to jest fajnie zrobione. To są naprawdę, to jest perełka i to zasługuje na nagrodę. I tą nagrodą jest prestiż, jest tytuł. Spotykamy się na gali podsumowującej cały konkurs. Zwykle mamy jakiegoś szacownego gościa. W tamtym roku był pan Filip Springer. I rozmawiamy na temat tej przestrzeni, wręczamy nagrody. Ale jest to też ten czas, żeby
w tak szerokim gronie, bo wtedy jest szeroki groniu, podyskutować po prostu o tym, co nas wszystkich otacza, jak fajnie to się wszystko zmienia, jak ta przestrzeń jest przyjazna mieszkańcom. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Jacek Niesłuchowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim. Druga część naszej rozmowy na naszej stronie radioopole.pl. Panie dyrektorze, to jakieś przykłady może? Może Opole? Opole. Jeśli chodzi o Opole, to 2012 rok, tak jak powiedziałem, Odra. No i nie możemy pominąć wspaniałego dzieła, które zostało nagrodzone jako nagroda główna w edycji 2018. To są wnętrza Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, projektowane przez panią Adamowicz. No tutaj komisja była zgodna, jednomyślna, naprawdę ten obiekt, te wnętrza, to jest coś, co warto pokazać, warto naśladować i wręcz kopiować gdzie indziej. No OROT mówi, że to jest taka atrakcja turystyczna, która dopiero się u nas rozwija, to znaczy jeszcze nie ma takiej powszechnej wiedzy w Polsce, że można to muzeum oglądać i warto inwestować w promocję tego miejsca. Jak najbardziej, no Opole to przecież mówiło się kiedyś stolica polskiej piosenki, stąd też ten amfiteatr, stąd też ten muzeum, mam nadzieję, że ta tradycja będzie trwać, ale nasze województwo to nie tylko Opole, bo na przykład w ubiegłym roku nagroda główna powędrowała do Głubczyc. Tam mieliśmy świeżo zrewitalizowany park, wspaniały park, pełny zieleni, fontan. Polecam, nie byłem jeszcze. Polecam wizytę, szczególnie w tak gorącym tak gorące dni. Ale województwo opolskie to też takie realizacje nagrodzone i które zdobyły nagrodę główną, jak Stare Siołkowice. Tam też jest taka wspaniała realizacja biegnąca od początku do przez całą wieś. Niby skala jest zupełnie inna niż w Opolu, ale ta inwestycja pozwoliła obudzić w jakiś sposób tą wieś i mieszkańcy już nie siedzą na swoich posesjach, tylko wychodzą, są miejsca do integracji, spotykają się, rozmawiają. Dwa, też jest bezpiecznie, prawda? To panie dyrektorze, tak może na koniec. A były takie nagrody, które wzbudziły wątpliwości, kontrowersje? Bo to tak zwykle jest jednak, że jak mamy, nie wiem, pomniki, jak mamy jakieś budynki, jednym się podoba, innym się nie podoba. Zawsze podczas obrad jury pojawiają się kontrowersje. Dlatego też, bo w skład tego jury wchodzą tak wybitne jednostki, że na tym poziomie już ta dyskusja jest czasami tak bardzo merytoryczna, że aż trudna dla społeczeństwa, a z drugiej strony no, pojawiają się takie inwestycje jak choćby też z Opola Mały Rynek, prawda, nagrodzony, który w jakimś tam etapie, zaraz jak powstał, no, budził pewne kontrowersje. Dużo betonu, jak rozumiem. Tak, było hasło betonowanie miasta, więdły drzewa, dziś można się przejść i zobaczyć, jak to miejsce ładnie służy Opolanom do... No to jest chyba miejsce spotkań takich towarzyskich, tak, takie mam wrażenie, przynajmniej dla młodych ludzi. Także tam jest parę knajpek przy okazji. Bezsprzecznie ta przestrzeń zrobiła się poprzez dokonaną zmianę, no otwarta. Rzeczywiście jest to miejsce spotkań, knajpek i dziś na to, co kiedyś było dwa lata temu kontrowersyjne, patrzymy zupełnie inaczej. Także przyjęło się. Przyjęło się. Tutaj czas pokazuje, które realizacje przyjmują się lepiej, a które gorzej. To na koniec przypominamy zgłoszenia do 18 sierpnia wszelkimi możliwymi metodami. Potem komisja konkursowa, we wrześniu głosowanie internetowe, a w październiku poznamy zwycięzców. Bezbłędnie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Jacek Niesłuchowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.